Badum, halo miśki, kilo z 53, 25 minut, kontynuujemy, co myśmy ostatnim razem poczęli. Ruszamy, moi drodzy, trzeba się wczuć. Mamy mniej niż godzinę, może nawet mniej niż pół godziny, żeby dostać się do głowic nuklearnych. Ja sobie troszkę jeszcze przyciszę, bo jak mamy pół godziny, to spoko. Jesteśmy nad wami w szybach wentylacyjnych, no. I dajemy radę oczywiście. Kurde, coś mam na jedną słuchawkę, cholewka. Dobra, musimy zachować dyskrecję, oczywiście na tyle, na ile można zachować w takiej sytuacji dyskrecję. Dobra, teraz już mam ok dźwięk. Znaczy, teraz już jest wszystko ok z dźwiękiem u mnie. Padł. Dobra, Yankee 6, południowe skrzydło, jest jakiś punkt oporu. Spoko, damy radę. Wtedy nie przejdę. Trudno. Materiałów wywiadowczych też na razie nie znalazłem. Ok, jest Kapitan Price, jest Griggs, spoko. Ruszamy do przodu. Padli. Nie, to nasi są. Nasi albo nie nasi, nie wiem, moi kani, trudno. W każdym razie docieramy. Nie, to są nasi niestety chyba. Dopadli oddział. No cóż, jakoś to przeżyjemy. Okej, mamy kody anulujące, moi kochani. To już połowa sukcesu. Teraz trzeba się dostać do miejsca, no, do tego centrum dowodzenia. Miejsca, z którego detonowano. Czy detonowano, nie wiem jak to powiedzieć. Miejsca, z którego te rakiety, no, wypuszczono. I teraz mamy czas, moi kochani. Zostało nam 10 minut, czyli nawet nie mamy pół godziny, tylko 10 minut i trzeba się pośpieszyć, bo jest to czas realny. Czyli jak minie te 10 minut, to jest koniec gry, koniec misji, świat umiera. Natychmiastowo. Ja, jako że mamy dużo czasu, bo 10 minut to jest całkiem dużo, będę się jeszcze rozglądał za materiałami wywiadowczymi, bo na pewno jeszcze ich tutaj trochę jest. Szczególnie w takich oto ich malutkich kwaterach. Bardzo ładny, taki fajny bunkier. Czy to nie jest bunkier właśnie, tylko jakiś schron rosyjski? Nie wiem. W każdym razie on jest zajęty przez ultranacjonalistów, jak już wspominałem ostatnim razem. Pardąksik za składnię, ale wiecie sami, że akurat w strzelankach jest bardzo ciężko. Chyba najciężej się właśnie skupić i dbać o płynność języka, barwność, wielość używanych słów. Więc najprawdopodobniej popełniam bardzo dużo błędów takich, na które sam narzekam, jak ktoś je popełnia w moim otoczeniu. Ale musicie mi to wybaczyć z racji tego, że jeszcze muszę grać, jeżeli ktoś nie zauważył oczywiście. Są materiały wywiadowcze, o tym mówiłem i obych sobie nie darował, jakbych ich nie znalazł. Dobra, ruszamy do przodu, moi drodzy. 9.51, to jest jeszcze wystarczająco. Co to jest? Nie wiem, co to jest, ale przyszli przeciwnicy, rozstrzelany. Dobra, chłopaki, droga wolna. Staram się jakoś oczyścić salkę i damy radę. Dobra, to jest chyba jakaś kafeteria, bufecik, coś w tym guście. W każdym razie widzę, że na tych stoliczkach mogą być materiały, więc zaraz je sprawdzimy. No w sumie i tak zdobyliśmy 24 materiały, to jest, wydaje mi się, całkiem dużo. Ale jako że mamy jeszcze 9 minut, co jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo dużą ilością czasu, to możemy jeszcze ich trochę poszukać. Nasi? Nasi. Dobra, chłopcy, pardąksik, ale chyba zatoczyliśmy koło. No jak się chciałem przejść, zobaczyć, jak to ta architektura rosyjska działa w praktyce. Bauhaus, można by powiedzieć. Nie ma żadnych materiałów, to idziemy dalej. Rozstrzelać ich, kapitanie! A! Osłona ogniowa! Ja się ich namnożyło, cholewcie jasna. Spoko, spoko, padłem, a ja nie jestem osłoniony, do tyłu. Kapitanie, kurde bele, wiecie, co to znaczy osłona ogniowa? Dobra, pympy, rympym. Poszło. Idziemy do przodu. Zabity nożem, moi kochani, w starym, dobrym stylu. Czy tu coś jest? Nie ma. Okej, 8.52, dajemy radę. A, cholewcia! Widzieliście, co mi chciał zrobić? A, zamordowany nożem, w starym, dobrym stylu. Uwaga, chłopaki, osłona! Kurwa mać, no i co to znaczy osłona? Co to znaczy osłona, pytam się, panie kapitanie. Pan kapitan najwidoczniej nie wie. No i dupa, od początku mamy zaczynać. Jakie to jest głupie, moi kochani. To jest właśnie gra, kurde. Prosisz o osłonę i co dają? Jajco dają. Nawet osłony nie potrafią zapewnić. Dobrej. Co za drużyna. Miałem lepsze mniemanie o panu, panie kapitanie. Dobra, okej, ostrożnie. W sumie dlaczego ja nie używam granatów? Dlaczego ja nie używam tych błyskowych? Czemu błyskowych nie mam? Aha, bo ja mam dymne. To nie jest dobrze, moi kochani. Dymne granaty? Nie przepadam za nimi. Wolę błyskowe. Fajniejsze są. Szybsze w użyciu, moi kochani. Efekt, można by rzec, natychmiastowy. A dymny to trzeba się... Trzeba czekać, aż to się wszystko rozpyli. Pieroństwo jedne. To nie jest dobre, to nie jest dobre. To jakieś pieroństwo, ja bym tego nie używał. Dobra, biegniemy do przodu. Uwaga! A masz z noża, chamie, przebrzydły. Okej, wybiegają. Chłopaki, teraz naprawdę. Proszę o osłonę ogniową, bo sobie nie poradzę sam. Albo sobie poradzę, moi drodzy, to już w zależności od nastroju. Biegiem, biegiem, biegiem. A, chłopaki, no teraz to już musicie mnie osłaniać. Dalej, za mną. 10 minut, kurde, moi kochani. Teraz mam jeszcze więcej czasu niż przedtem. Świetnie, mamy jeszcze 10 minut, to jest jeszcze bardzo dużo czasu. Na pewno znajdziemy jeszcze mnóstwo materiałów wywiadowczych. Ajajajajaj, są wszędzie, nie wiadomo z której strony. To jest dość kłopotliwe, moi kochani, w tym bunkrze, że tutaj można na różne sposoby się przemieszczać, ale tuśmy chyba byli. Dobra, przepraszam, powinienem patrzeć na dół, na kompas. Mam nadzieję też, że kamera nie zasłania niczego. Dałem ją chyba w lewym dolnym, to zasłania, przepraszam. Miała być w prawym górnym, chuj, przepraszam bardzo. I za przekleństwo, i za to, że kamera jest w złym miejscu, ale sami rozumiecie,
czasem się i takie błędy mogą zdarzyć, prawda? Nawet najtrwalszym, najdawniejszym zagrajmerom, co tak zażartuję. Dobra, chłopaki, strzelamy do przodu. Jak to mówią, formalność. Pan kapitan rzucił granata, bardzo się cieszę z tego powodu. Oby mnie nie zabił. Ale te granaty mają opóźnienie, moi drodzy. Już bych ich 4 razy wybił z pistoletu tradycyjnego. Jak tam amunicja? Za amunicją stoimy na razie okej. Wow, 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 pamiętam, teraz oni jeszcze będą po bokach chodzić, moi drodzy. Na to też trzeba zwracać uwagę. Tym bardziej, że nasza drużyna będzie szła raczej środkiem, nie bokiem. I jesteśmy tu zdani na siebie. Ale to jest dobry sposób, żeby ich oflankować, wiecie? Także spróbuję mimo wszystko. Wow, 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 to jest wróg. Kurde, myślałem, że to jest skrzynia. Bardzo podobni są Rosjanie i skrzynie. Nie wiem, czy zauważycie też takie podobieństwo, na przykład jak się słyszy jakieś przemówienie pana Putina czy coś, to widać to podobieństwo do skrzyni. Do takiej niemyślącej często. No oczywiście żartuję. To jest akurat bardzo myśląca skrzynia, tylko nieco niebezpieczny sposób. No cóż, Hitler też był myślący, prawda? I to tak aż za bardzo. Do takich wniosków, do jakich on dochodził, to chyba nikt jeszcze w historii nie doszedł. Griggs, uważaj, bo z flanki mogą zajść. Chłopaki, idziemy. 8.25, to jest jeszcze dużo czasu, nic się nie boimy. Wow, wow, wow! Chłopaki, ale co wy robicie? Widzieliście, on mnie nawet nie zauważył. Jestem taki, kurde, sprytny, taki po prostu ciężki do zauważenia, innymi słowy. Flexible. Nie, może nie flexible, tylko invisible. Niewidzialny, niewidoczny. To jest dobre słowo, Majka, niewidoczny. Dobra, za mną kompania cała, a kto nie wypije ziom tego w Price'a. Tratatatatata. Miał być jakiś dobry rym, a nie ma. 8 minut, dużo czasu. A, kolega z shotgunem? Dobra, chłopaki, biegniemy. Uwaga, granat! Rzucony, aż się zacięło, Majka. Znaczy, to nie było zacięcie, tylko takie, wiecie, o! On się zastanowił, czy rzucić, czy nie, ale doszedł do wniosku, że trudno. Lepiej, żeby zginęli tutaj Rosjanie, niż u nas Polacy w Warszawie, albo w Krakowie, albo w Katowicach. Wow! Widzicie? To jest kontakt wzrokowy, to jest złudzenie i złudzenie ten, optyczne. Nie zwracajcie na to uwagi, zaraz się odetnie. O! Widzicie, moi kochani? To była chwila, żeby spojrzeć oprawcy w oczy. Jakby każdy przed śmiercią miał taką możliwość, ginąc oczywiście z rąk Rosjana, to świat byłby lepszym miejscem. Rosjanina, nie Rosjana. Już tak dla ścisłości, prawda? La 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 la, biegiem, biegiem, gin, śmaciaziu. Dalej, dalej, moi kochani. To jest w ogóle taki fajny bajer, moi drodzy, zaraz wam zademonstruję, tylko mam nadzieję, że nie umrę przy tym. Kolego, co kolega tu chciał robić? Bym pomylił kolegę na przykład z moim oddziałem i byłoby niemile. Ej, bo to nie na kusą, kurde, granaty dymne. Co ja zrobiłem? Znaczy nie granaty dymne, tylko te błyskowe. Błyskowe są tu. Ale ja jestem głupi, patrzcie. A! Dostali six, o mój Boże, dobra, 7 minut, powinienem się pośpieszyć. Zamykaj, zamykaj. O kurde, panowie! Matko Boska, to jest chyba jakiś naprawdę pokaźny schron. Coś chcieli nas zdetonować, wykurzyć. A gdzie jest reszta drużyny? Panie kapitanie, gaz i reszta? Czy oni poszli inną stroną? Tak, jest gaz, dobra, spoko. Ja się napiję. A, dobra, moi kochani, my się podzieliliśmy. Oni poszli akurat kontrolować cały ten bunkier, a my... poszliśmy drogą cięższą lądową. Dobra, otwórz gaz, drzwi. A my się szykujemy na strzelaninę. Uwaga! Chyba sobie jaja robisz! Teksty są też świetne. Może sobie pan spróbować pociągnąć, jeśli panu ulży. To już takie z lekkim podtekstem seksualnym. Jeśli panu ulży, proszę ciągnąć. Dobra, moi drodzy, ostrożnie, 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 bo tam mogą być Rosjanie. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi. Odważny naród, lecz władzy się boi. Czemuście pijani w samolot strzelali sprzedawczyki? Nie, jak to było? Brukselczyki, sprzedawczyki obiad zamawiali. Polecam, moi kochani, jeśli nie znacie tej piosenki, to jest tytuł jej, no to Sługi za szlugi. I napisał ją i wykonał, moi kochani, mój ulubiony wykonawca Maleńczuk. Świetny, po prostu świetny, moi kochani. Uwielbiam go, tak samo jak uwielbiam Czesława Mozilla. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany dobrą muzyką z przekazem i współczesną, na topie bieżącą... GRANAT! Chuj. W każdym razie, jeżeli ktoś jest zainteresowany taką muzyką, to ja zachęcam do Maleńczuka i do Mozilla właśnie. Do Mozilla szczególnie Księga Emigrantów, a do Maleńczuka ostatnia płyta Tęczowa Swasta. Ona akurat pod względem muzycznym nie jest tak dobra jak Mozil, ale mimo, czy tam jak poprzednie kawałki Maleńczuka, ale jednak przesłanie ma bardzo dobre i jest tam parę kawałków, które każdy Polak powinien przesłuchać. Bo Maleńczuk, moi kochani, z natury, zresztą kiedyś oglądałem taki dobry wywiad, bardzo kocha swój kraj, ale w niecodzienny sposób. Nie jest takim staromodnym patriotem, jest patriotem nowoczesnym i stara się Polakom wytykać błędy, jakie popełniają w historii, żeby w przyszłości ich nie popełniali. I ja również popieram ten rodzaj patriotyzmu. Do dyskusji zapraszam w komentarzach, moi kochani. Jakie wy macie zdanie o Maleńczuku czy o jego twórczości? Ja w każdym razie jak najbardziej na plus.
Hopy, bo ja nie wiem już kaj tu lecieć czy nie lecieć, spróbuję tu, może są jakieś materiały. Halo, halo, nie ma nic. Dobra, moi drodzy, 5 minut, ej, to jest coraz mniej czasu. Dobra, czekają przy przeciwległym murze. Ładunki, tak jest, tutaj. Okej, okay. Odsuńcie się chłopaki. Teraz, panie kapitanie? Pyk, dobra. Dotarliśmy tym samym, moi kochani, do pokoju, gdzie, no, gdzie te rakiety, gdzie rakiety wystartowały, o. Teraz już dotarłem do dobrej odmiany, dobrego czasownika, dobrego orzeczenia w moim zdaniu, czy no, w mojej wypowiedzi. Dobra, moi kochani, 5 minut, ale my jesteśmy na miejscu. Aj, kochany! O, słuchaj, synku. Nie, ja nie po to byłem w wojsku, żeby nie zabijać za pierwszym razem z noża. Dobra, moi kochani, tutaj trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz, zanim zaczniemy. Ja wam zaraz pokażę jaką. Słuchajcie, mamy jeszcze 4 minuty, to jest dużo. Warszawę to nie zaboli na razie. O, po to chciałem przejść. 26 na 30, moi kochani, świetny wynik, świetny wynik. Dobra, słuchajcie, tutaj jest gdzieś klawiatura, której musimy użyć. Okej, wpisywanie, czytywanie kodów anulujących. Lecim. Okej, uwaga, przygotować się na potwierdzenie, panie kapitanie. Sprawdźmy, czy Warszawa przetrwa, czy Kraków przetrwa. Udało się, moi kochani, zniszczone w locie. Większość wpadnie do Bałtyku, to się wyłowi. Będziemy mieli jezioro bałtyckie. Zakajew spierdala, to moi kochani, za nim w takim razie. Nie popuścimy skurczywykowi. Zawiśnie nad Auschwitz. Dobra, moi kochani, wszyscy za kapitanem Price'em jedziemy. Duże siły wroga musimy spierniczać, tak jak mówię, moi kochani. Ultranacjonaliści w Rosji tutaj w tym akurat Call of Duty wzrośli w sile. Zresztą jeżeli będziemy razem przechodzić tutaj, o, przepraszam, tędy. Jeżeli razem będzie nam dane przejść jeszcze MW2 i MW3, to będziecie tego... będziecie świadkami, jak rośnie to ugrupowanie w siłę. Zresztą świetna fabuła w ogóle, bardzo, bardzo prawdopodobna, jak się okazało przez ostatnie miesiące. W każdym razie, no, dobra, walimy, no, walimy we wroga, tak chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć coś rasistowskiego, ale nie będę się tu silił, bo zginę, jak teraz na ten przykład zginąłem. No i kochani, jeszcze mam Nikita Chruszcza w ogóle, nie wiem co tam pisało, ale pewnie był dobry cytat. Jeszcze 13 minut, więc się możemy w ogóle nie śpieszyć, nie musimy się w ogóle śpieszyć. Dobra, dobra, już uciekamy. Się nie bój, kapitanie! Ja to mam pod kontrolą. Czekajcie, moi drodzy, bo gdzieś tutaj trzeba... Tędy, dobra. Tu właśnie, moi kochani, trzeba było być w momencie, kiedy oni wybiegają. Za mną, drużyna! Tarara, ej, kochany, kochany! A wam granaty gdzie rzucacie, do swoich? No i właśnie tak się to kończy, jak się rzuca granat na ślepo. Tym. Uwaga, leci błyskowy! Schować się trzeba. Pyk, padło. Do przodu. Ostrożnie. Dostał. Dostał. Jeszcze poszedł granat. Nie wiem od kogo, bo to znowu jakieś kurcze, moi kochani, półmózgi rzucają. Ale trudno. Ruszać się, ruszać. Do przodu, do przodu. Wszyscy padli. Okej, moi kochani. Jest czysto za mną. Do windy. Ja jestem Bartosz, ty jesteś Price, ty jesteś Grix. Nie wiem, gdzie jest gaz, ale pewnie poszli inną drogą. Nie, gaz jest w garażu, moi kochani, tam zmierzamy teraz. Tak. Dokładnie, moi kochani. Gdzie my jesteśmy? No jedziemy już windą, jedziemy się. Nie denerwuj, synku. Zaraz to wszystko się skończy. Dobra, lecimy. No tak, Grix ma niewyrównane rachunki z Zachajewem, bo Zachajew, tak jakby na to nie patrzeć, pod jego wpływem Al-Assad detonował bombę nuklearną tam bodajże, nie wiem gdzie to było, w Afganistanie, w Iraku. Nie wiem, moi drodzy, w każdym razie tam zginęło cały oddział Grixa i większość jego przyjaciół z armii. Także nie dziwię się mu, że chce zastrzelić Imrana. Ja też chcę, nie ukrywam, bo w Czarnobylu to mi dało troszeczkę popalić. No ale cóż, dobra, moi drodzy, my musimy oczyścić tutaj teren, a przy okazji to sprawdzić, czy nie ma materiałów wiadowczych, bo to też jest istotna część tej gry, moi drodzy, mimo wszystko. Dzięki materiałom w ogóle można odblokować fajne bonusy potem, z tego co pamiętam, na multi chyba, jakieś kody śmieszne, czy coś takiego. Tak było przy przypadku Call of Duty 5, ale tam się te karty śmierci zbierało i też było śmieszne. Dobra, słuchajcie, ja się przejdę trochę bliżej, bo oni ich tutaj, my ich tak nie wyłapiemy, oni gdzieś tu są właśnie. O, padł. Pardon, jest okej. Okay. Trzeba wejść teraz do ciężarówy. Dobra, no to jesteśmy. Nie znalazłem materiału wiadowczego, trudno. Ale teraz, moi kochani, czeka nas ostatnia operacja w Call of Duty Modern Warfare. Call of Duty 4 Modern Warfare, pardon. Jakbym powiedział Modern Warfare 4, to moglibyście się, no, mógłbym was prowadzić w błąd. Ja się zamykam. A lager, maybe? Or a glass of water like you drink?
Better pint of stout. I'm gonna have to school y'all both when we get back stateside. Yeah, well either way, we're stopping in London first. And I'm buying. Well, at least the world didn't end. Hit it. No, moi kochani, nasz oddział, znaczy morale w naszym oddziale jak najbardziej na plus, ale w każdym razie pamiętajmy, że jeszcze musimy spierdzielić autostradą rosyjską, czy linię autostradą, przed wojskami ultranacjonalistów. Dobra, ostrożnie, kto jest kto? Nie możemy strzelać w cywilu, pamiętajcie o tym. Dobra, są, strzelamy. Ostrożnie, ostrożnie. Bravo 6, jak tam ze śmigłowcem? Musimy stąd spierdzielać, moi kochani, bo nic dobrego nas już tutaj nie spotka. Jedna ciężarówka zneutralizowana, jeszcze druga, panie kardynale, dodajcie gazu! No właśnie, za 10 minut to się może źle skończyć. Ciężarówka z lewej, gdzie z lewej? Ja muszę na razie załatwić tą, która jest, kurczę, moi kochani, obok nas. Ale cholera, ciężko się strzela. Dobra, moi drodzy, czujmy się. Co ja tu mam? Mam jeszcze Colta, ale będę strzelał raczej z tego. Przeładuj, synciu, przeładuj. Nie mam w ogóle, kurde, jeszcze... Nie, nie mam. No, okrążają, ja wiem. Staram się jak mogę, panie kapitanie, proszę się nie drzeć. Dobra, ciężarówka zaraz pierdyknęła. Piękna sprawa. Okej, prawie wszyscy padli w tej ciężarówce, która nas goni naprzeciwko. Z mojej perspektywy oczywiście. Wróg z RPG. Mam go. Padł. Dobra, spoko. Ciężarówka padła. Chyba. Nie, jeszcze jeden jest. Gdzie jest? No wiem, że jest, ale przeładowuję, panie... Pieroński gnoju. Zaraz go trafię. Trafiłem. Dobry strzał. Dzięki. Wow. Czy wy to widzicie, moi kochani? Zaraz te ciężarówki z benzyną eksplodują. A to co nasi? Przepraszam. Widzę. Znaczy nie widzę, ale staram się widzieć. Wiecie, jak ciężko jest strzelać? Dobra, padła. Jak ciężko jest strzelać z takiej perspektywy? Heinz, jak go mam zdjąć? Dawaj RPG. Ma ktoś RPG? Jest RPG. Dobra, dzięki. Uwaga. Okej, robi się. Chybiony. Mamy jeszcze 3 pociski. Uwaga. Ostrożnie, wyrównajcie! Poszedł. Chybiony! Spokojnie. Widzę. A, pierdyknął w słup. Dobra, mamy ostatni nabój, chłopaki. Czy to są nasi? Nasi, dobra. Tam też są nasi. Staram się, tak? Dobra, uwaga. Poszło. Może go trafiłem, nie mam pojęcia. W każdym razie przemieniamy na naszą broń. Chyba straciliśmy naszych przyjaciół. Nie, jesteśmy dalej, moi kochani. A Griggs jest z nami? Tak, są z nami. Dobra, hajd na 12. Widzę. Staram się. Nie, odleciał. To jest chyba nasz śmigłowiec. Nie, to nie był nasz śmigłowiec. Wow, puch, trzask, wypadliśmy. Ała, kurwa, kostka połamana, moi drodzy. Dobra, okej, spokojnie. Leca! Dobra, moi kochani, na szczęście nic nam się nie stało, ale trzeba biec szybko, bo zaraz most pierdyknie. Ale pojeby, wysadzili rosyjski most. Staram się, cholera. Biegiem, moi drodzy. Dobra, jesteśmy. O! Zawaliło się. Pięknie. Dobra, moi drodzy, znaczy pięknie, nie pięknie, pięknie, że żyjemy. Dobra, moi drodzy, jesteśmy uwięzieni. Śmigłowiec, szybko śmigłowiec. Oszczędzać ammo, długo się tu nie utrzymamy. Czy my tu mamy gdzieś snajperkę? Niekoniecznie. Siły lojalistów mogą być potrzebne, znaczy pomocy. Moi kochani, lojaliści to są takie oddziały, które są lojalne wobec obecnego rządu. I lojalistami są właśnie Kamarów i jego drużyna, którą poznaliśmy w którejś tam odcinku, czy w którejś tam misji Call of Duty właśnie. Dobra, moi drodzy, utrzymać się na pozycji, może nam pomogą. Granat, uwaga, odrzucam, padnij! Miało wybuchnąć i co? Teraz wybuchnęło. Dobra, sierżant Kamarow, tak jak mówiłem, moi kochani, to są lojaliści w okolicy, no. Taka lekka partyzantka, moi kochani. Coś jak, nie wiem, żołnierzy wykręci po 45. Wierni rządowi w Londynie. W jakiś sposób oczywiście, prawda? Bo ten rząd w Londynie to też potem różne miał perypetie, prawda? Dobra, ostrzeliwać dalej, damy radę. Zaraz wybuchnie, opierona. Dobra, czekajcie, ja się tu oddalę. Panie kapitanie, spokojnie, jak cysterna pierdyknie... Gdzie jest cysterna w ogóle? To jest cysterna, o pierona, to nie jest dobre miejsce. Wow! No i mówiłem, że nie jest dobre miejsce. Pierona, połamałem drugą kostkę. Ale nie dysz tak, Inek. Nie dysz tak, nie dysz. Ale walą, moi kochani, ale walą. Ale on dyszy, nie? Po prostu oddałby za nas życie. Griggs, strzelaj! Zaraz się obudzę, czekaj. Ale cicho.
No i dostał, moi kochani. Ja już Call of Duty przechodzę chyba 15 raz, więc nie będę udawał, że mnie to zaskoczyło, ale jednak mimo wszystko szkoda Murzyna, no. Pieronowo. Kapitan Price. I Imran Zachajew. A tam, moi kochani, jeśli widzicie, to jest gaz. Niestety. Ku pamięci gaz, ku pamięci. Idzie do nas ten cholerny Imran. Ale uważajcie, moi kochani, pierdyknęło, siły lojalistów przyleciały. Tak mi się wydaje, oczywiście. I teraz, moi kochani, jest bardzo ważny moment. Bardzo, bardzo ważny moment. Ale mi nogi ścierpią. O Jezus, jak mi kolano ścierpią. Dobra, kapitanie, zakończmy, cośmy zaczęli kilkanaście odcinków temu. Tak, tato, kurwa, dzwoń teraz w tej chwili. Padł. Ach. Niestety Griggs, Gaz i reszta naszego oddziału nie doczekała tej pięknej chwili. Tam są siły lojalistów, moi kochani, te śmigłowce z czerwoną gwiazdą, jak łatwo było się domyślić zresztą. Cel osiągnięty, moi kochani. Przeżyj ucieczkę. Przeżyliśmy ją, mimo wielkich strat. Mam nadzieję, że kapitan Price też przeżyje. Tam jest Kamarow. Ty shit, czy shit, ja wiem. Taką mam nadzieję, Kamarow. Ten trochę jak Reznov wygląda w ogóle. Czapki im się nie pozmieniały. Dawaj, dawaj, bystra! Hospitalnie immediately, czyli teraz, naraz, szybko. Pamiętam moi koń... O, kapitana Price'a reanimują. To jest w ogóle zabawne. Jak pierwszy raz grałem w Call of Duty Modern Warfare, to byłem pełen przerażenia. Pełen przerażenia i pełen tak jakby takich wątpliwości, co się stanie z naszymi bohaterami, naszymi protagonistami. Ale w Modern Warfare 2 już się wszystko wyjaśniło. To mnie zmyliło, ten właśnie biały ekran i te takie właśnie piękne, malutkie duperele w powietrzu. No właśnie, partia ultranacjonalistyczna, moi kochani, w której zaczęła się walka o władzę, odsunęli od władzy Putina, no i przyszedł Imran. A to była pierwsza misja akurat z tego, co pamiętam, na Morzu Barentsa, kiedy właśnie tam były chyba jakieś głowice i ten statek potem zatopili. No, moi kochani, tym samym oto pięknym akcentem kończymy serię Call of Duty Modern Warfare. Call of Duty 4 Modern Warfare, ale ja się mylę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Koniecznie napiszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć dalej. Nie wiem, czy nie będzie ankiety, zobaczymy, co będziecie chcieli, bo jeżeli będzie jednogłośnie, że nie Man of War, tylko Modern Warfare 2, no to jedziemy dalej, kontynuujemy serię Call of Duty. Ale jeżeli będziecie chcieli coś innego, chcielibyście odpocząć od Call of Duty, przejść na przykład do Medala albo do Brothers in Arms, Ernie Blood, to również piszcie w komentarzach. Jak mówiłem, mam nadzieję, że seria wam się podobała i że was zbytnie nie denerwowałem, albo że nie denerwowało was te czuwanie się, ale to akurat na waszą prośbę, moi kochani. No, ale ja się czuję spełniony. Kolejna seria skończona. Jest okej. Okay. Cóż, moi kochani, co złego to nie ja, miśki. Trzymajcie się, cześć i do zobaczenia w następnych seriach. Bajo!